Zbroja dobrze leży. Wyglądasz całkiem jak stary Riku. Kasi, powinieneś teraz opowiadać historię o duchach Ufune? Oddaj mi zbroję. I to szybko. Muszę się trzymałem na truchło Riku. Riku jest twój. Zbroja jest moja. Przeklęty samuraj. Sarugami wciąż mieszka w zbroi. Dar i przekleństwo. Samuraja nie obroni cię przed własnym umysłem. Wypiłem pierwszą sakę. Skończyła się sakę. Przynieś nam trochę. Tak, ojcze. Wiedziały, co je dopadło. Paniczu! Humory wam dopisują. Gratuluję dzisiejszego zwycięstwa. Ha! To zasługa twojego ojca. Łupieżcy zwą twego ojca rzeźnikiem. Tytuł godny legendy. Chcę iść w jego ślady. A teraz mi wybaczcie. Ojciec prosi o więcej sake. A! Weź to! Łupieżcom już się nie przyda. Nie żyją.
Przyniosłem sakę, ojcze. Dobrze. Usiądź. I za zwycięstwo. Nie powinniśmy świętować z innymi? Pan musi stawiać granice między sobą a poddanymi. Czemu? Zażyłość rodzi brak dyscypliny. Ale oni ryzykują dla ciebie życie. Ich powinnością jest robić to bez szemrania. Tak jak ja wobec mojego Dzito. Często rozmawialiśmy o tym z twoją matką. Bardzo chętnie słuchałem jej rad. Szkoda, że nie pamiętam jej lepiej. Ciocho była wnikliwa i litościwa. Utrata jej była jak utrata części siebie. Ten flet należał do niej. Tylko tyle po niej mam. Zagraj więc. Proszę, zagraj. Tej nocy po raz pierwszy chciałeś posłuchać, jak gram. W końcu poczułem się twoim synem. Szybciej na wodę! Gdzie Tenzo? Na klifie. Rozmawia z kimś. Zmawo nowy! Bogaty statek. Mongolskie kłamstwa. O,
Orlica mówi prawdę! Każesz mi czekać, Jin? Następnym razem nie zabijaj wroga od razu. Może nam się przydać. Sporo wygadał. Nazwałeś go kłamcą. Co ci powiedział? To może poczekać. Statek dotrze wkrótce. Kiedy przypłynie, powiedz swoim, że zajmiemy go po cichu. Zbyt duże uszkodzenia sprawią, że okręt wojenny Orlicy przejrzy nasz plan, nim się zbliżymy. Nie martw się, Dzinie z Jarikawy. Statek pozostanie nienaruszony. Odpocznij. Niedługo zaczynamy. Już czas. Na brzegu są łódki. Z ich pomocą dostaniemy się na statek. Mgła zadziała na naszą korzyść. Jeśli nas dostrzegą, mogą nam uciec. Ruszajmy. Trucizna wciąż cię dręczy? Nie stracę koncentracji, jeśli o to pytasz. Nie. Mówiłeś, że coś widzisz. Coś, o czym chcę zapomnieć. Jak plamy krwi na ulubionej jedwabnej Hakamie? Coś nieco gorszego. Dobra, zapytam. Co tak złego spotkało Dzina z Jarikawy? Śmierć ojca. Walczyliśmy ramię w ramię. Przykro mi. Nie szkodzi. Nie wiedziałeś. Wiecie, co robić. Szybko i krwawo. Oddajmy tych Mongołów, jak na Iki przystało. Atak! Zbierzmy się! Zabij ich! Nie mogą nas wydać! Łodzie. Szlak. Mgła opada. Zauważył nas. Uwaga! Kryj się! Cześć z widoku! Wycofać się! Nie! Opłynę ich! Zniszczę ich broń! Rozerwie cię na strzępy! Zrób to dziś! Pokaż, co potrafi samuraj! Uwaga na ostrzał! Głowa nisko! Ah!
wszyscy wiedzą, kim jesteś. Prowadzą cię wprost w pułapkę. Ty nie istniejesz! Czy kiedy zginiesz, łupieżcy zmówią modlitwę? Tę samą, co przed zamordowaniem twojego ojca. Jak brzmiała ta modlitwa? Znasz te słowa. Wciąż cię dręczą. Niech twa śmierć przysłuży się wszystkim. Zamilcz! Twoim ojcem. Kiedy umierał, byłeś za słaby, by go ratować? To nie moja wina! Oh,
Nie śpieszyłeś się z uciszeniem tych dział. Postanowiłem dać ci chwilę oddechu. Jak miło. Co się z tobą dzieje? Najpierw stoimy ramię w ramię, a po chwili chcesz krzyżować ostrza. Nie teraz, samuraju. Mamy coś do zrobienia. Ruszajmy, porozmawiamy później. Płyniemy na okręt Orlicy. Miejmy nadzieję, że nie dostrzegą łupieżców na pokładzie. Nadzieja to za mało. Każ ludziom się ukryć, gdy podpłyniemy do okrętu. Pusta łajba. Nie wzbudzimy podejrzeń. Da nam to czas, by się zbliżyć. Ich działa będą bezużyteczne. Zaczekamy, aż tu wejdą. Wtedy zaatakujemy. Podpalimy ich składy prochu i rozprujemy brzuch bestii. Obyś się nie mylił, Jin.
i przerwiemy nieskończony krąg cierpienia. Świetnie, Tenzo. Myślę, że Fune będzie zadowolona. Nie. Oskuruję nas obu żywcem. O czym ty mówisz? Ty mi powiedz! Panie Sakai, jeśli zdradzę twoje prawdziwe miano, każdy ustawi się tu w kolejce, żeby rozpłatać cię na dwoje. Więc je zdradź. Zmuś mnie, bym się bronił. Właśnie tego chce Orlica. Żeby samuraj i łupieżca walczyli ze sobą. Wie, że razem stanowimy zagrożenie. Bzdura! Kto ci o tym powiedział? Mongoł, którego przesłuchiwałeś? Orlica chciała, żebyś wiedział. Tak się kończy ufanie przeklętym samurajom. Tu dorastałem, wiesz? Uczyłem się pływać na płyciźnie. Pomagałem budować te domy. Złamałem rękę, skacząc z muru, żeby zaimponować żonie. Byłeś żonaty? Lata temu. Nie przeżyła porodu. Fune pomogła mi ich pogrzebać. To jest mój dom. Ci ludzie to moja rodzina. Jeśli odkryją, że sprowadziłem tu syna rzeźnika Iki, spalą na stosie nas obu. Zrobią z nas ucztę dla krabów. Nie dopuszczę do tego. To zostanie między nami. Chyba siedzimy w tym razem. Orlice osłabiło to, co dziś zrobiliśmy. Ocalimy wyspę Iki działając razem. Ale to dopiero początek. Samurajowie i ich przemowy. Powiem Fune, że twój plan się powiódł. Gdy będziesz gotów, na pewno zechcę ci podziękować. Jakoś w to wątpię. Uważaj, Tenzo. Także na to, co mówisz. Ty też. Dzinie z Jarikawy. Widziałem silniejszy. Usprawnię twój łuk. Dla ciebie mam to, co najlepsze. Nie poczują, co ich zabiło. Życzę samych trafień. Nie chciałbym zaleźć za skórę takiego jak ty. Dość mam czekania tu w zatoce. Niech Fune płaci. Albo da nam łupić wybrzeże. Mongołowi będą mieli coś do powiedzenia. Na razie. Ale po wszystkim wyrównamy rachunki. Co mnie orżnąć, tak?
Spisałeś się. Naprawdę nie wierzę, że to mówię, ale... Dobra robota z tym okrętem. Dzięki. Nie pinaj. Moje statki mogą otóż... Lada chwila, wszyscy licy. Nie z Jarikawy, licy z... Kilka godzin temu wyjechała z Fortu Sai, razem ze swoim głównym oddziałem. Pewnie coś planuje. Gdzie teraz jest? Nie wiem, Lady. Ale opuściła mnie. Skoro główny on... Nawet ze słabszą ochroną nie będzie łatwo go odbić. To obóz więzienny. Jeńcy są torturowani i zmuszani do picia trucizny, aż przysięgną wierność Orlicy. Wiem. Raz od nich uciekłem. W środku są moi najlepsi ludzie. Uwolnij ich, a pomogą ci zdobyć fort. Wówczas będę mieć dość wojowników, żeby pokonać Orlicę. Każ ludziom podwoić straże przy schronieniu. Jeśli się uda, Orlica będzie wściekła. Mam taką nadzieję. Do mnie!